Daria Ładucha i Bartek Jędrzejek ponownie ruszyli w Polskę i tym razem okazało się, że wszystkie drogi prowadzą do Istebnej. Co Was tutaj sprowadza? No mnie przede wszystkim jedzenie, pyszne regionalne specjały, wspaniałe kobiety, góralki. No i oczywiście pogoda ducha, którą jak zwykle zaprowadził Bartek. Pogoda jest? Jest pogoda, pogoda będzie, pogoda sprzyja Istebnej. No i mnie tutaj sprowadziły historie związane z Istebną. Przede wszystkim Barania Góra, bo tutaj początek ma Wisła. Historia związana z filmami Czterech Pancernych, Och Karol nagrywany tutaj, no i ulubiona historia Darii, czyli miłość Adama Małysza i Izy, bo tutaj się wszystko rozpoczęło. Więc historia kolorowa, Istebna kolorowa, bardzo przyjemnie spędzamy czas. Czyli Wasze role są ściśle ustalone. Ktoś jest szefem kuchni, ktoś jest szefem pogody, ale czasem się zmieniacie? No dzisiaj ja byłam na wybiegu, prawda, w pięknej koronce. Bartek przejął stery, dlatego wołowina nie jest spalona, tylko jest taka, jak powinna być. No a oprócz tego oczywiście skaczemy jak zwykle na głęboką wodę, czyli improwizacja chyba pełna, prawda? Ja myślę, że ja bym to powiedział jednym zdaniem. Ty gotujesz, ja sprzątam. Taki jest podział. Daria rewelacyjnie sprawdza się w kuchni, a ja potem wszystko posprzątam, pozmywam, poukładam, zapukujemy food trucka i w drogę. Czyli rozumiem, że ten rzekomy bałagan, który tutaj panuje, to będzie posprzątany, tak? Daria mówi, że to jest bałagan artystyczny i w każdej prawdziwej, dobrej, pysznej kuchni musi być bałagan. Futrak, czyli ten dżentelmen, który jest z tyłu. Kilka słów na jego temat. No jest to Belmondo, to wszystko tłumaczy. Dlaczego tak ma na imię? No tak ma na imię, bo tak go nazwano. Natomiast ja myślę, że to jest stan ducha. Belmondo to stan ducha, nie imię i nazwisko. Natomiast nasz futraczek to jest taka nieznośna lekkość bytu, która nam towarzyszy podczas tej podróży. A wracając jeszcze do bałaganu, jak nie ma bałaganu, to nie ma jedzenia. No dobrze, a co w takim razie dzisiaj gotujemy? No dzisiaj gotujemy białą kiełbasę z rozmaryzem, z grzybami shiitake. W towarzystwie Halnego, który podwiewa mi całą sukienkę, tutaj jest jakby z podróży Bartka. Mamy grzanki z lokalnymi specjałami i z pasztetem oraz mamy sałatkę z wołowiną, z mango i z dodatkiem trochę azjatyckich, a trochę regionalnych smaków. Ja widzę, że wierny pomocnik jest. Tak, Bartek jest najlepszy. Gdyby nie on, to by się w ogóle nie udało. Ja też tak myślałam, bo to mężczyzna w kuchni jest niezbędny. A jeśli chodzi o tego Belmondo, to tak naprawdę to francuski samochód Citroën i tak on jest popularnie nazywany we Francji. Taki samochód tego Citroëna Francuzi nazywają Belmondo, co Darii bardzo przypomina. Oczywiście, bo ja w ogóle lubię taki francuski szyk, dlatego Fashion Weeka w tym roku wiosną otworzyło właśnie marynarka z koronką z koniakowa. Ale zostawmy na chwilę francuski szyk, wróćmy do kuchni, ale tym razem regionalnej. Czy udało Wam się skosztować jakichś regionalnych specjałów tutaj? Ja mam wrażenie, że ja cały czas kosztuję, że ja jestem cały czas w procesie po prostu trawienia regionalnych specjałów. Bunt i bryndza, to dzisiaj poznałam doskonale różnicę. No i okazało się... Jaka jest? Całe życie pisałam przede wszystkim bunt z błędem ortograficznym, także dziękuję bardzo, tutaj lekcja polskiego. Jeden jest słodki, a drugi jest solankowy. Tyle. Aha, i to jest cała różnica. No ten, oprócz tego, że ten się nazywa bunt, a ten bryndza. Jesteście tutaj od wczoraj. Jak udało Wam się spędzić czas w Istebnej? Uśmiechy? To znaczy... Rozumiem. Nie, my się śmiejemy dlatego, że mieliśmy wczoraj problem z urządzeniami nawigacyjnymi, które nas tutaj prowadziły i muszę powiedzieć, że jechaliśmy takimi drogami, że zastanawialiśmy się, czy rzeczywiście w takim miejscu jest Istebna. Miałem wrażenie, że za moment skończy się droga i wpadniemy w przepaść, a że zrobiło się już ciemno, stwierdziliśmy, dobra, zatrzymujemy samochód, wstaniemy rano i znajdziemy. Nie, ale tak zupełnie poważnie przyjechaliśmy dość późno. Przyjemnie oglądaliśmy gwiazdy, oglądaliśmy piękne bezchmurne niebo. No i dzisiaj ten poranek idealny, tu się bardzo przyjemnie wstaje. A jak Wam się w takim razie podoba w ogóle Istebna, bo z tego miejsca roztacza się niezwykły widok? Ja słyszałam tylko, że bardzo wiele ludzi podróżuje tutaj na wakacje, ale dla mnie Istebna była po prostu miejscowością na mapie, którą mogę po prostu zaznaczyć palcem. Natomiast ja jestem oczarowana. Dzisiaj rano nakręciłam film, że budzenie się w takim otoczeniu i okolicznościach przyrody to jest prawdziwe szczęście. Jak wiemy, szczęście bywa ulotne, więc trzeba je chwycić, kiedy się je dostrzega. I właśnie tego dzisiaj tutaj doświadczyłam. W takim razie mocno je trzymamy, a ja Wam serdecznie dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękujemy, miłego dnia. Dziękuję bardzo.